1 maja wielki pokój PZZ. Dlaczego warto być w Dniu Święta Pracy razem ze związkami zawodowymi? Bo w dniu 1 maja ludzie w całej Europie, na całym świecie, także w Polsce, czczą swoje święto jako święto pracy. Jest wiele świąt branżowych, ważnych, istotnych, ale to ten dzień 1 maja jednoczy wszystkich pracujących. W Polsce nie tak dawno mieliśmy 16 milionów zatrudnień na umowę o pracę. Dzisiaj jest tylko 8. Te osoby, które dzisiaj nie mają zatrudnienia, zostali wyrzuceni na zatrudnienie śmieciowe. Wyemigrowali za pracą za granicę. Jeszcze pozostają na ewidencji jako bezrobotni. W tym dniu upominamy się o godne warunki pracy. Upominamy się o godną płacę. Polska zasługuje na większe wynagrodzenie. Polski pracownik, który pracuje najdłużej w Europie, zasługuje na takie wynagrodzenie, które da możliwość utrzymania rodziny. Europa walczy o nowy europejski filar społeczny, socjalny. Myśmy nie podpisali jeszcze Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Nie ratyfikowaliśmy ponad 40 konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Mimo że na konferencjach międzynarodowych tak pracodawcy, jak i rząd godzą się, że takie prawo powinno obowiązywać. Dziś mamy bardzo dużo biednych pracujących. Być może oferty pracy są, ale ta praca jest śmieciowa, ona jest niegodna, ona jest ubliżająca człowiekowi. To są warunki pracy XIX-wieczne, a mamy XXI wiek. Dzisiaj powinniśmy się pracą dzielić, dzisiaj powinny być dłuższe urlopy, krótszy dzień pracy, ale także rodziny, które wychowują potomstwo, powinny mieć większą możliwość zajęcia się. Dzisiaj nie mamy zabezpieczenia społecznego dla rodzin wychowujących dzieci. Dobrze, że mamy 500+, ale gdzieś są żłobki, przedszkole, przecież rozwój dziecka tam następuje. Mamy wiele problemów związanych z zabezpieczeniem emerytalnym. OPZZ od lat powtarza prawo do emerytury ze względu na staż pracy. Jeśli kobieta przepracowała 35 lat, mężczyzna 40, powinien mieć prawo do wyboru, czy przejdzie na emeryturę. Przecież 40 lat pracy to jest wyeksploatowanie człowieka czasami maksymalnie, gdzie już nie ma możliwości podjęcia dalszych działań. W związku z tym w Dniu Święta Pracy upominamy się o wszystkich pracujących. Bądźcie z nami, bądźcie w Warszawie, przyjdźcie pod siedzibę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, waszego związku. Tak byśmy byli razem, tak byśmy mogli przejść przed pałacami, między innymi prezydenckimi, ale także, żebyśmy się udali w miejsca, gdzie będziemy mogli w gronach koleżeńskich porozmawiać o ciężkiej pracy, ale jednocześnie pocieszyć się, poświętować. To jest święto pracy. To jest święto państwowe. Bądźcie z nami, my z wami, ale bądźmy razem, bo razem ten głos będzie lepiej słyszalny w całym społeczeństwie, w całej Polsce i w całej Europie. Polska i Polacy zasługują na lepszą pracę, lepszą płacę. Razem wywalczymy.